Także proszę Państwa, Radio Tok FM Euro i Conchita Extra. Jak będę przyjmowała hinduski prysznic, to gdyby mi się coś tam stało, to ratunku. Drzwi zostawiam otwarte, proszę Państwa. I gdy coś się stanie, rzeczywiście to krzyknę i wszyscy na ratunek przybiegną. Także hinduski prysznic i tylko hinduski prysznic. Proszę Państwa, tutaj najlepszy mieli hinduski prysznic. Proszę odwiedzić na bieżąco. Wystawa, proszę Państwa, w Instytucie Pamięci Narodowej. No bardzo dobre to jest. Wiecie Państwo, co to jest? To po prostu wystawa jest rzeźb, płaskorzeźb, świadectwo 1939-46. Prezentowany cykl reliefów to 33 sosnowe barwione tablice, na których Stanisław Kulon przedstawił tragiczne doświadczenia swojej rodziny oraz deportowanych do Związku Radzieckiego w latach 1940-41 Polaków zmuszonych do osiedlenia się na nieludzkiej ziemi. Gościem honorowym będzie autor wystawy. Profesor Stanisław Kulon jako dziecko został wraz z rodziną wywieziony na Ural, gdzie ciężkie warunki życia i praca ponad siły w sowieckich obozach pracy doprowadziły do śmierci rodziców i młodszego rodzeństwa. Po latach spędzonych w sierocińcach Związku Radzieckiego przyszły rzeźbiarz wrócił do Polski w 1946 roku i ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1958-1966 był asystentem pracowni profesor Ludwiki Niczowej. W latach 1988-2000 profesorem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych. Thank you.
ma odejść, czy tak przynajmniej chcą i związkowcy. Teraz jeszcze wszystkie słowy odbywają za kilkanaście minut. Po godzinie 13 zapowiedział, że spotka się z mediami. Najprawdopodobniej wtedy skomentuje całą tą sytuację. Pojawiają się gdzieś takie doniesienia, że być może Dąbrowski poda się do dymisji, ale mówię, to wszystko jest sfera domysłów. Najprościej będzie poczekać jeszcze chwilę do wypowiedzi pana prezesa Dąbrowskiego, który sam opowie o tym, co zostało uzgodnione. Ale są już też pierwsze komentarze z tej właściwie drugiej, a nawet trzeciej strony, bo Ministerstwo Skarbu Państwa zabrało już głos Wojciech Kowalczyk, czyli pełnomocnik rządu do spraw górnictwa i sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa złożył swoje oświadczenie, w którym cytuję teraz to, co jest napisane. To jest porozumienie dobre dla spółki i przede wszystkim dla jej pracowników, bo poprawi kondycję spółki i miejsca pracy. My też apelujemy do związków zawodowych o wycofanie się z postulatu, który blokuje przyjęcie dobrego dla wszystkich porozumienia. Najwyższy czas zapłacić ten strajk, co będzie najlepsze dla wszystkich stron. Górnicy muszą wrócić do pracy, a kopalnie zacząć kadrować. Dobrze się stało, że związki zawodowe zrozumiały powagę sytuacji i ustąpiły w wielu kwestiach. To jest fragment oświadczenia, jakie przed chwilą do mediów przysłał pan Wojciech Kowalczyk, czyli rządowy pełnomocnik do spraw górnictwa. Do JSW oczywiście będziemy jeszcze wracać, a skoro jestem przy tej spółce, to może warto powiedzieć, że giełdowy kurs spółki w tej chwili rośnie o ponad 5,5%. No dziś cały dzień był na plusie, ale z chwilą, kiedy zostało ogłoszone, że jest porachowane to porozumienie, kurs się trochę jednak wzrósł, zaczął się umacniać. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się na rynkach finansowych, już tak szerzej na to patrząc, to w ogóle warszawska giełda 20 przynajmniej w tej chwili na plusie, 20 rośnie teraz o 0,1%, kwotuje 2340 punktów. Te spółki, którymi dzisiaj handluje się najchętniej, to HGHM, Orange oraz PKO BP. To jeżeli chodzi o warszawską giełdę, no i jeszcze warto popatrzeć na rynek walutowy. Euro teraz kosztuje 4,18 zł. Dolar 3,66. Frank po 3,94, za funta płacimy 5,63. Parę informacji statystycznych, na które warto na pewno popatrzeć i które warto gdzieś odnotować. Jedno z nich nie jest żadną nowością, to też już w zasadzie roku ubiegłego, czyli historii, to jest podsumowanie czwartego kwartału w polskiej gospodarce. Dzisiaj GUS opublikował wstępny szacunkowy wynik tego PKB w czwartym kwartale. Ten wzrost to 3%, czyli nieco słabiej niż było na przykład w kwartale trzecim, ale to też nie jest żadna niespodzianka. Ekonomiści to, że to będzie w okolicach 3% szacowali już na podstawie danych za cały rok, które także już znamy, które GUS publikował pod koniec stycznia. No to skoro tak, to przypomnę jeszcze, że w całym 2014 roku według tych pierwszych wstępnych wyliczeń PKB w Polsce wzrósł o 3,3%, co było jednym z najlepszych wyników w Europie. To była jedna sprawa z GUS-u. GUS dzisiaj jeszcze raz będzie aktywny. Po 14 poznamy te dane, które pewnie dzisiaj przykują trochę więcej uwagi. Będą to dane o inflacji, a w zasadzie od kilku miesięcy tak już jest w Polsce, że są to dane o deflacji, czyli o spadających cenach. Oceny w Polsce, tu w Polsce, tak już jest. Ale teraz ten spadek w Polsce, jest tak. No to dość głęboki. Tu w Polsce, proszę Państwa, tu. Oczekiwana inflacja, oczekiwany wynik to minus 1,2%. No o 14 dowiemy się dokładnie, jak to wyglądało. I tu Polaczku w Polsce. Kategorie produktów odpowiadają w największym stopniu za to, że wszystko się psuje, wszystko przerywa, wszystko. Źle działa. Więc dobrze, tu nie działa. Warto śledzić. Tym razem mam na myśli spotkanie Komisji Nadzoru Finansowego z przedstawicielami banków. Wszystko to w Polsce. Takie spotkanie odbyło się po raz pierwszy. To było spotkanie, na którym sektor... Resztki mormonów, resztki świadków Jehowy, resztki prawosławnych. Nic nie ma. Większość dziadostwa. Wielka kura na Płocie, wielkie dziadostwo, wielka wiocha, wielka kura. Wiocha na Płocie, wielka polska wiocha, czy to jest real na jubilerskiej, czy to jest real Fort Wola, czy to jest wszędzie wielka wiocha.
Wielka wiocha. Wielka wiocha nie wie, to więc trzeba pouczać. Trzeba pouczać. Wielka wiocha nie wie, co to jest Halloween. Skąd się wywodzi Halloween, bo tak przejmują z pogaństwa. I sami nie wiedzą, skąd się to bierze. Przejmują z pogaństwa i sami nie wiedzą, skąd to jest. Halloween, Halloween. No skąd się to wzięło? Halloween. A skoro tak, no to pogadamy, porozmawiamy troszkę o cenach paliw. No i cóż, ostatnio tak, było zapowiedzi, że ceny będą. Skąd się to wzięło? No i nie było inaczej, rzeczywiście te podwyżki stały się faktem. Jak tak się patrzy na skalę, to w niektórych miejscach, no to naprawdę było zauważalny ruch. Istotnie. Średnio w całym kraju te podwyżki są bardzo wysokie. O 10 groszy na litrze podrożono, w której tego tygodnia benzyna dosięgła 95. O 13 groszy olej napędowy. Ale biorąc pod uwagę takie zróżnicowalność poszczególnych, zróżnicowanie w poszczególnych regionach kraju, to takim najdroższym regionem, w którym paliwo drożało, że 16-20 groszy na litrze to województwo pomorskie. Natomiast warto podkreślić, że mimo tak pozytywnego wzrostu w skali tego jednego tygodnia, to nie jest region, w którym ceny paliw są najdroższe. Jest tam w dalszym ciągu taniej, to wyraźnie taniej niż na przykład w regionie zachodniopomorskim, gdzie ten poziom, średni poziom cen ponownie przekroczył 4,50 groszy za litr. Ale też warto podkreślić, że jeszcze w niektórych województwach ceny będą narosły póki co o 2-3 grosze na litrze, natomiast oleju napędowego o około 6-7 groszy, a więc tak naprawdę połowę tego, co... Wyraźnie taniej, dużo taniej, więcej taniej. Wyraźnie taniej, dużo taniej, więcej taniej. Uwzględniając dotychczasową skalę podwyżek na rynku hurtowym, te podwyżki obserwujemy od stycznia, nieprzerwanie od stycznia, od połowy stycznia tego roku, a więc w ciągu tych kilku tygodni cena benzyny w hurcie wzrosła o 37 groszy na litrze. Mówimy tutaj o wartości obrotu. 35 groszy w przypadku oleju napędowego. Uwzględniając podwyżki, które na stacjach odnotowaliśmy, one nawet w połowie tak naprawdę nie przekładają tych pieniędzy z rynku hurtowego. Jeżeli nie odnotujemy w kolejnych dniach, a na razie tego nie widać, wyraźnych obniżek w tym hurcie, to kolejny tydzień przemieni się nam prawdopodobnie wzrosty cen ponownie w średnio kraju do 10 groszy na litrze. A więc nie jest to dobry czas teraz na kierowców, zwłaszcza w kwocie, jak przyzwyczailiśmy się do ponad półrocznego okresu spadku cen paliw na taśmie. A z czego to zależy? Czy te ceny paliw rzeczywiście jeszcze, to, że będą drożały, to już pani właśnie powiedziała, ale jak długo będą drożały, czy jeszcze jest szansa, że to się znowu w którymś momencie zatrzyma i znowu będziemy mówili o tym, że ceny paliw na stacjach utrzymają się na jakimś poziomie w miarę satysfakcjonującym dla klientów? Teraz, tak jak właśnie mówiłam, te podwyżki w kolejnym tygodniu zapewne nas czekają. Natomiast troszeczkę koniec tego tygodnia przynosi wyhamowanie podwyżek na rynku hurtowym. A więc stabilizacja cen na rynku hurtowym w perspektywie kolejnych 2-3 tygodni dałaby nam szansę na stabilizację cen na stacjach na przełomie lutego i marca dopiero. Do końca lutego, chociaż ten przyszły tydzień pewnie będzie takim najbardziej gwałtownym jeszcze okresem zmian cen paliw na stacjach, ale myślę, że do końca lutego możemy obserwować podwyżki cen w tym ostatnim tygodniu już w mniejszej wysokości. Natomiast do tego, żeby ceny ustabilizowały się teraz na stacjach, będzie nam potrzeba spokoju, tej stabilizacji cen na rynku hurtowym, ale nie takiej jednodniowej, tak? Tutaj będzie potrzeba, aby te ceny utrzymały się na niezmienionym poziomie co najmniej przez 2 tygodnie. No tak, no i do tego oczywiście jeszcze kwestia, jak będzie zachowywała się cena ropy na światowych giełdach. Dokładnie. I kurs złotego, czyli to, co zawsze jest tą podstawą. Złoty się ustabilizował na niższym poziomie, tak? To umocnienie złotego daje nam, że właśnie koniec tego tygodnia już nie przynosi
tak wyraźnych wzrostów cen paliw na rynku hurtowym, co zawdzięczamy właśnie umocnieniu złotego. Natomiast jeżeli nawet złoty będzie mocny, a wrócą takie zwyżki na rynek ropy naftowej rzędu dolar, półtora dolara dziennie, to mimo wszystko to na to wzrostu cen może nie uchronić. Pani Urszula Cieślak, BM Reflex. Dziękuję bardzo za te analizy. Jak Państwo słyszą, tankowanie znowu trochę droższe niż do tego już się część osób zdążyła przyzwyczaić, no ale jeszcze to nadal te podwyżki, które były, to jeszcze nie jest ta skala cen paliw, jakie trzeba było, ile płaciło się za paliwo jeszcze kilka miesięcy temu przecież, czy w ubiegłym roku o tej porze. To tyle, jeżeli chodzi o prognozy dla kierowców, a na koniec raportu gospodarczego jeszcze jedna informacja, tym razem z Ministerstwa Skarbu. Otóż została rozbita szajka. Szajka to może nie jest dobre słowo, ale jest pewien sukces, to znaczy inspektorzy skarbowi z Polski i ze Słowacji, ale także przy współpracy z organami ścigania, między innymi właśnie z Polski, rozbili grupę, która wystawiała fikcyjne faktury. Łącznie tych faktur wystawiła na 700 milionów złotych. To było ponad 6 tysięcy fikcyjnych dokumentów. Oczywiście wszystko po to, żeby wyłudzić VAT. O tym informuje Ministerstwo Finansów. Ta grupa, o której mowa, działała na terenie Polski, Czech i Słowacji. Działała od roku 2009. Czysty, jakby klasyczny przypadek karuzeli podatkowej, czyli zakładana firma spółki, firma fikcyjna, wystawianie fikcyjnych faktur po to tylko, żeby potem wyłudzić od budżetu państw zwrot podatku VAT, który nigdy nie został zapłacony. Taką grupę udało się rozbić. O tym dzisiaj informuje Ministerstwo Finansów. To wszystko w raporcie gospodarczym. Zbliżamy się do informacji Radia TVN, a po informacjach... I masz. Złodzieje krzyczą, złodzieje, złodzieje. Szajki, całe mafie. Wyskakuje w okularach jakaś dziadyga katolicka. Mówi, a za szczoteczkę zapłacono, a za chusteczkę zapłacono, a za to zapłacono, a tam na zapleczu dopiero co się dzieje. Że Państwo zobaczą, co to znaczy faryzejstwo z greckiego tekstu 23 rozdziału Ewangelii Mateusz. Groby powielane tu na zewnątrz, że są uczciwe, że niby święci są od papieża, święci są od swojego kościoła, z którego wyszli, bo nie chodzą na te msze swoje, bo się lenią, bo ziewają, bo kaszlą, bo kopcą, bo plują. Jak to właściwie jest, bo ja na wdejście zarzucił Pani, że mamy 5 instytucji narodowych kultury i minister kultury nie jest w stanie zadbać o to, żeby przynajmniej w tych 5 narodowych instytucjach artyści zarabiali jak należy. A to jest kwestia Pani, nie samorządu. Witam Państwa. Myślę, że mówimy o pewnym nieporozumieniu. Sytuacja budżetowa instytucji narodowych jest dobra. Powodem, dla którego niemożliwe są podwyżki pensji pracowników, są decyzje dotyczące całej strefy budżetowej i to obowiązujące od 2008 roku. Także ciągle o tej sałatce. To są duże dzieci. A te duże dzieci, to widzicie Państwo, jak to się nazywa, że te duże dzieci.